Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Czechu, i witam was. Oj, muszę zmienić głośność, słuchajcie. Wiadomo, że trzeba uregulować zawsze głośność, tak damy minus 5. Witam was w kolejnym odcinku ogólnie, ale w pierwszym odcinku z gry Inside. Co wiem o tej grze? Niedużo, słuchajcie. Wiem, że ma lekkie problemy, miało na samym początku, mianowicie kiedy odpalam OBS-a to ma jakieś 3 FPS-y, ale kiedy włączam nagrywanie, te FPS-y utrzymują się stale na 60. Patrzyłem na frapsie. Co jest grane z tą grą, o co w nią chodzi, nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam, że kiedyś nią grałem. Grałem, kiedyś gdzieś ją oglądałem, ale powiem wam szczerze, niedużo pamiętam. Wejdźmy może w tą historię tej gry w Inside. I idźmy. No, ta gra jest taka, że słuchajcie, wprowadza nas na samym starcie. Po prostu zaczynamy. Wiecie, jak wejdziemy sobie w ustawienie, nie chcę psuć troszeczkę klimatu, ale tutaj mamy chwyć, skok i ruch. I jakby i to jest koniec. Z max sterowanie w tej grze. Więc powiem wam szczerze, może być ciekawy, no nie wiem. Nie wiem, co się spodziewać, słuchajcie. Widzę, że ta gra jest strasznie taka płynna, jeśli chodzi. Czy to jest horror? Trochę tak wygląda, ale wydaje mi się, że jest nie do końca, no na pewno. O nie, ktoś wierci, starszy wierci. O, co to jest? Ale to jest płynne, goddammit. To się prze... Holy shit. Są jacyś ludzie byli, tak? Tam ktoś chodzi? O... Nie w tą stronę, gościu. Jesteśmy, słuchajcie, jakimś chłopczykiem, ale... O co chodzi w tej grze? Tam się jacyś ludzie kręcą. Mamy jakieś takie namioty, albo coś takiego do wykluwania, mi się to przynajmniej tak z tym kojarzy. Dobra, no chodźmy dalej. Mam nadzieję, że gra będzie chodzić płynnie. Jeżeli nie będzie, słuchajcie, to dołoży wszelkich starań, żeby ta gra płynnie chodziła. Czemu oni... O, co jest grane? Rozumiem, że my się przed nimi ukrywamy. A co to było? To są jakieś... Nie wiem, co to jest. To jakieś takiego wykluwania ludzi mi się kojarzy. Właśnie z tym, słuchajcie, kojarzy mi się gra, że to są jakieś, kurczę, dziwne rzeczy tutaj, wam powiem szczerze. Nikt tego nie słyszał? Chyba nie, dobra. Oj, nie udało się. Nie wiem, to tak może wywożą ich jego rodziców, albo powiem wam szczerze, nie mam pojęcia bladego, ale wiem, że gra jest na pewno klimatyczna i tego klimatu przynajmniej będę się starał nie popsuć. Mam nadzieję, że wszystko. O, tutaj mamy problem, słuchajcie, trzeba to. Dobra, mam nadzieję, że wszystko działa płynnie. Proszę, żeby to wszystko. Jeżeli nie, to w następnym odcinku, no, zrobię wszystko, żeby tak było. No. Nie tak, nie tak, czyli... Słyszę wodę? Nie tak. Tam coś przeczesują, a my przez wodę lecimy, rozumiem. Oj, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Oj, 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 oj,
Yeah.
Ale to było blisko. On nas goni. Szybko, biegnij, biegnij, biegnij. O Jezus, ale się stresuję. Ja nie wiem, o co w tej grze chodzi, ale mega się stresuję. Biegnijmy, 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 biegnijmy. Szybko, 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 szybko. Boże, jaka ta gra jest ładna. Mamy tu jakieś sprinta? Wydaje mi się, że nie, że jedyne co to jest skok. Tak dalej. To strasznie stresujące, ale powinien w sumie... Ktoś tu... Oj, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze chyba. Easy clap. Easy boys. Sorry za wiercenie, ale mam nadzieję, że to aż tak mocno nie słychać tego wiercenia. Dobra. Oj, tam jest to auto. Nastała cisza. A tam chyba słychać to wiercenie. Nie wiem, jak coś to wiercenie jest u mnie. Dobra, biegnijmy, no chyba nie mamy innego wyboru, mi się wydaje. Oj, 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 run, fucking gdzie... Dziecko zastrzeliłeś? Gałganie. Dobra, 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 dobra. Boże święty. Ale ta muzyczka. Cholera. O nie, zapomniałem, przepraszam. Przepraszam. O nie, 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 bardzo źle. Przestań, czemu to jest tak głośne? Stop! To jest za głośne! Nie wytrzymuję presji. Można tu jakieś nurkować? Wow. Co jest z tą grą? Kurczę, podoba mi się, podoba mi się. Nie znam w ogóle historii, no jesteśmy tak wprowadzeni w ten świat momentalnie wręcz. Dlatego... Co to są, martwe świnie? No to wygląda, martwe świnie. Oj, ta ulica mi się bardzo nie podoba, bardzo mi się nie podoba. Słuchajcie, nie wiem co to jest za gra, dlatego jeżeli ja będę, wiecie, ja się boję teraz, nie? Mam nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję, no wiecie, każdy gra jak chce, co nie, ale... Jeżeli widzicie, bo teraz idę wolniej, nie? I ta kamera tak dziwnie, niepłynnie, tak jakby przeskakuje, ale to spokojnie, to nie są lagi. Tylko przez to, że idę wolniej, bo jak idę już prosto, to... Chociaż też przeskakuje. Co to było? Widzieliście to? Patrzcie.
Kurczaczek? Ej, więcej kurczaczków. Słuchajcie, jeżeli cokolwiek, jeżeli naprawdę będą jakieś lagi czy coś, to ja to... Kurczaczki. To ja, słuchajcie, wszystko oczywiście naprawię w kolejnych odcinkach, no to jest tak, zostałem wrzucony w grę i jakby nie chciałem, żeby... Żebyśmy... Patrzyłem, słuchajcie, ale OBS troszeczkę płata mi figle, to muszę przyznać. Co się dzieje z tymi kurczaczkami? Co jest grane? Może szukałem mamy? Oj, oj, oj. Strasznie dużo zabitych martwych świń. Nie wiem, czy to odblokowywać, w sensie... Nie wiem, słuchajcie, czy to był dobry wybór, ale... Strasznie dużo much przez martwe świnie, co nie? No nie wiem, co to robi, ale to zrobię. Put your hands up, put your hands up. Dobra. Co to w ogóle jest? Stop. Aha, dobra, już rozumiem. Zdmuchniemy tym... A to jest głośne. Nie wiem, czy gra nadal nie jest za głośno, słuchajcie. Troszeczkę jeszcze ściczę. Dobra. Nie. To nie. Nie. No błagam was, chyba was powaliło. No nie, no przecież nie dajcie mi takie rzeczy robić. Halo, co jest tam grą nie tak? Czy ja naprawdę muszę wciągnąć te kurczaczki? Oj, oj, oj. Ale te przeżyły, dobra. No. Martwy, panowie, martwy. Jaj, jaj, jaj. Boże, nie muszę w tej grze, trzeba takie rzeczy robić. Kto wymyślił tą grę, halo. Dobra. Nie wiem też, ile gra trwa łącznie, więc nie do końca wiem, ile odcinków powinniśmy zrobić. Myślę, że pierwszy odcinek walny, słuchajcie, 20 minut, kilka. Z tego względu, że ja, że słuchajcie, muszę... Muszę zobaczyć... jak ta gra się sprawuje, prawda? Więc jeżeli będą jakieś problemy z dźwiękiem, czy dźwięk jest za cicho, to na pewno w kolejnym odcinku wszystko będzie naprawione. Dlatego dzisiaj walniemy sobie krótszy odcinek. I no ja mam ostatnio problemy, całkiem możliwe, że jeżeli widzicie ten odcinek, to kolejny był nagrany na przykład tydzień później, z tego względu, że będę to nagrywał. Dobra, chyba trzeba wziąć rozpęd i po prostu skoczyć. No nie tak. Z tego względu, że... Jeżeli są jakieś problemy, to możemy, wiecie, zaraz będę miał internet, dzisiaj już miałem ogarniać, ale nie, może jeszcze ogarnę. Ale szczerze, jestem tak zmęczony po robieniu komputera, bo wrzuciłem nowy dysk, słuchajcie, żeby mieć miejsce. O, co do...
ciasnej jasnej. Co za robaki? Glizdy. O Boże, o fuj. Tak, coś było z tymi glizdami, nie? Holy shit. A, dlatego je zabijają, bo mają glizdy w środku? No, może stąd szybko uciekajmy lepiej. Bardzo mi się to nie podoba. Ojojoj, bardzo. Dobra. A my w tym deszczu idziemy tym dzieciakiem? W tym błocie? Coś... Co do... Co jest do ciasnej, jasnej... Tam jest człowiek! To są... Humany to są! O kurde, skasował nas, słuchajcie, nie dałem rady. Jesus, fuck. Aha, bo ja w ogóle zapomniałem, co miałem mówić. Chciałem powiedzieć, że jeżeli spodziewacie się, bo poprzednia seria była, słuchajcie, z LEGO, więc jeżeli ktoś przyszedł z serii LEGO i spodziewa się, że będzie wyglądać to mniej więcej tak samo, to raczej bym odpuścił te przemyślenia. Jesus. Co ja mam z tym zrobić, no? I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że nie wiem w sumie, co możemy te zwłoki przyciągnąć. Aha, jakby... Jak tu wejść? Co mam? Już kopnąć? Co jest grane? Czekajcie. Dobra, chyba na to będziemy musieli wejść. Boże, co jest na świnią? Ta gra jest straszna, Boże. Dobra, ale wiem, że to jest dobra gra, słuchajcie. Wiem, że tak, pamiętam kiedyś to na pewno. Pewno. Co się dzieje? Co mamy zrobić? Czemu my kontrolujemy tymi ludźmi? Powiem wam szczerze, bladego pojęcia nie mam, co tu się dzieje. Dobra, młody. Czyli tak, czyli to było jakby do hodowania ludzi? Te takie rzeczy? Coś takiego? Hodujemy jakby ludzi maszyny? Coś takiego? Tego owego? O nie. Oj. Ojojoj. Strasznie się boję, takie przejścia są przerażające. A już dzień nastaje powoli. Mamy tu jakiś, słuchajcie, samochodzik. Dobrze, dobrze. Co to jest? Jakaś apokalipsa? Może... Może apokalipsa, słuchajcie, jakiś tego i nie wiem... Nie mam pojęcia, ale patrzcie na to, jak to jest przepięknie, Boże Święty. Holy shit, to jest tak ładne. Jak taką prostą grafiką zrobić takie ładne rzeczy, nie? Takie... O, a propos. Dobra, moi drodzy, to ja myślę, że tutaj jest bardzo odpowiedni odcinek, by dzisiaj... Bardzo odpowiedni moment, by dzisiaj skończyć, słuchajcie, odcinek. Mam nadzieję, że można tu jakoś zapisać grę czy coś takiego. Nie widzę tej opcji. Na samym końcu przypominam, słuchajcie, o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach. O tym, że link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama znajduje się w opisie.
Słuchajcie, żegnam się, jeżeli było coś do poprawy, to poprawię. I pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 16 oraz 18. O tej możecie znaleźć grę Insight oraz inne gry w przyszłości. Do zobaczenia. Wow, trzymajcie się ciepło. Cześć.